Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, przejrzałem sobie trochę te wpisy. Tych wpisów jest tam kilkaset, ale no cóż, nie są zbyt inteligentne. Widać, że co do niektórych w ogóle nie trafia, bo nie są zdolni pojąć istoty problemu. Pani Magdo, znów Pani Magdo napisałaś taki esej z cytatami o przeznaczeniu. Pani Megawita z Panią się nie jest skłonna zgodzić, tak? Bo pisze, że Pani Megawita dzieli się z Panią Magdą problemem z przyjęciem tej tezy, że przeznaczenie, że Bóg Kazia zbawia, a Józia potępia, tak? No i Pani Megawita przedstawia tam swój problem, Pani Magda odpowiada, że jednak to trzeba podejść do tego po Bożemu, że te problemy to są właśnie wtedy, jak się chce po ludzku je rozważać. No właśnie, Pani Magda, jest zupełnie odwrotnie, do takich bredni się dochodzi wtedy, jak się zaczyna po ludzku podchodzić do Słowa Bożego, a nie po Bożemu. Więc jeśli już tutaj dotykamy tego sporu między dwoma protestantami, tak? Bo Pani Magdalena jest protestantką, Pani Megawita jest protestantką, tak? I teraz Pani Magdaleno, Pani Megawito, który z tych Jezusów, który jest prawdziwy? Jezus Pani Magdaleny, który zbawia połowę świata, co drugiego, czy Jezus Pani Megawity, który zbawia wszystkich, a jeszcze przyjdzie tutaj Herciu z Panią Izabelą i powiedzą, że Jezus nie jest Bogiem. I który z tych Chrystusów jest prawdziwy? Zobaczcie, jaki jest protestantyzm. Nieważna jest wiara. Grunt, klepnąć formułkę, bo i Pani Magdalena, i Pani Megawita, i Pani Izabela już wierzą, że są zbawieni, tak? Że są, wszystkie są zbawione już. Klepnęły sobie formułkę i już są zbawione, nie? Bo przez wiarę. Ale jak już wierzyć, czy Jezus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem, czy zbawił wszystkich, czy połowę, to jakie to ma znaczenie? Czy ważne jest, czy Chrystus zbawił wszystkich, czy nie? Grunt, że ja klepłem sobie formułkę i gra muzyka, nie? Owszem, moi drodzy, przeczytajmy sobie ten fragment, który jest jednym ze sztandarowych fragmentów odnośnie frajerowego zbawienia, prawda? No i cytowany jest 6000 razy przez protestantów. To bowiem jest wolą Ojca mego, to jest 6:40, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A więc wolą Ojca jest, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Teraz pytanie istotowe. W jakiego Syna? W Syna, który jest Bogiem? W Syna, który nie jest Bogiem? W Syna, który jest Bogiem, zbawcą wszystkich ludzi, czy w Syna, który jest Bogiem, zbawcą połowy świata? Który z tych trzech Synów Bożych jest prawdziwy? Bo widzicie, wolą Ojca jest, aby każdy, kto widzi i wierzy w Niego, w kogo? Jeżeli ktoś wierzy w Chrystusa, który nie jest Bogiem, według Słowa Bożego takiego Chrystusa nie ma, więc nie wierzy w Syna Bożego. Jeżeli ktoś wierzy, tak jak Pani Magda, że Syn Boży jest Zbawicielem co drugiego, takiego Syna Bożego nie ma. Więc jeszcze wydaje się, że z tych trzech typów protestantyzmu, z tych trzech nurtów protestantyzmu, Pani Megawita jest jeszcze najbliższa prawdy, ponieważ wierzy, że Chrystus zbawił wszystkich, tak? I chyba z tego, co wiem, Pani Megawita też wierzy, że Chrystus jest Bogiem, tak? A więc tu z Panią Megawitą mogę się zgodzić, tak samo jak w jednym z wpisów Pani Megawita, pisząc do Pani Magdaleny, zgadza się co do zasadności mojego pytania, czy Chrystus może być stronniczy i zbawić se Kazia, a Józia potępić. I Pani Megawita o tym pisze do Pani Magdy. Pani Megawito, mogę Pani powiedzieć, zgadzam się z Pani obiekcjami
I z pani tezami, które pani przedstawia, pani Magdalenie. Tak, Chrystus jest zbawicielem całego rodzaju ludzkiego i Chrystus chce zbawić wszystkich. I proszę przy tym trwać, pani Megawita. Nawet jeżeli w tysiącu innych rzeczach się różnimy, tak w tej istocie, tak wierzyć w Syna Bożego, tak, by wierzyć w Niego, w tego, którego On posłał, tak? Ale tego, którego Ojciec posłał, to właśnie jest Bogiem, Zbawcą wszystkich, a nie Bogiem, Zbawcą co drugiego, albo człowiekiem, który też może zbawić wszystkich, albo zbawić co drugiego, nie? Więc, Panie Magdaleno, który z tych Chrystusów jest prawdziwy? Poza tym znów, Pani Magdo, uciekasz Pani jak pies od jeża, od istoty problemu, który wczoraj przedstawiłem. Bóg jest miłością. Proszę mi w świetle tego wyjaśnić, jak Bóg, który stwarza Kazia i Józia, będąc miłością, Józia przeznacza na potępienie, a Kazia na zbawienie. To tak kocha Kazia, że w tej miłości go jednak odrzuca na zawsze, tak? Proszę mi to rozgryźć. A nie znów cytować i zasypywać i pisać, że trzeba mieć duchowe podejście, a ludzkie jest zbędne. Pani Magdo, to co pani piszesz do pani Megawity, że no, też pani miała z tym problemy, ale to trzeba myśleć po Bożemu. Nie, pani Magdo. Pani się po prostu bardziej od pani Megawity poddała zwiedzeniu, zaślepieniu i zatwardzeniu przez szatana. To, co pani nazywa procesem i duchowym myśleniem, tak naprawdę jest odwróceniem się od prawdziwego boskiego myślenia i przyjęcie szatańskiego, zwodniczego zaślepienia, które doprowadziło panią do tego, w czym pani tkwi, a mianowicie do wiary w wroga tego cielca, który jest tyranem. Bo Kazia zbawia, a Józia potępia. Poza tym, pani Magdo, gdzieś tam piszesz znów ten sławetny fragment przez kalwinistów często używany i zwolenników właśnie tej przeklętej predestynacji, Dzieje Apostolskie 13:48. Panie Magdo, jeszcze raz go przeczytam i jeszcze raz się poproszę panią o komentarz, którego pani nie udzieliła, ani żaden z innych protestantów. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. O, widzicie? Przeznaczeni do życia wiecznego, a więc jest przeznaczenie. Ci uwierzyli, co byli przeznaczeni i koniec, tak? To pani Magdo, ten sam rozdział, tylko że troszkę wyżej, 46 wiersz. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam, skoro jednak odrzucacie je, uwaga, i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Proszę o komentarz do wiersza 46 i w świetle wiersza 46 proszę odpowiedzieć na pytanie, czy Bóg ich przeznacza do utraty życia wiecznego? Czy Bóg ich przeznaczył na to, żeby byli niegodni życia wiecznego? Czy sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego? I tym, którzy przyjęli Ewangelię, i tym, którzy nie przyjęli, i tym, którzy przyjęli życie wieczne, i tym, którzy nie przyjęli, głoszona była Ewangelia. Święty Paweł mówił do nich bez wyjątku, tak? Mówił i do tych, którzy uwierzyli, i do tych, którzy nie uwierzyli. A więc Chrystus przemówił do jednych i do drugich. Tylko co się stało? Jedni nie uwierzyli. I co tu jest? Jeszcze raz sobie przeczytajmy. Proszę zwrócić uwagę, Panie Magdo. To jest 46 wiersz, dwa wersety wyżej. Skoro jednak odrzucacie je. Odrzucenie Słowa Bożego jest po stronie Boga czy po stronie człowieka? No nie, jest po stronie człowieka. Widzisz, Panie Magdo? I tutaj mi Pani nie odpowiedziałaś na to. I proszę nie gadać mi, że odpisałaś, bo nie odpisałaś, Pani Magdo. Tylko cytowałaś znów takie durno wklejki, że jest przeznaczenie. Ja chcę komentarz do tego, bo tutaj masz Pani odpowiedź. Sami się uznali, tak? Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych. A więc nie Bóg ich przeznaczył na potępienie, tylko oni przez odrzucenie sami uznali się za niegodnych. Poza tym, Pani Magdo,
7:30 Ewangelia Świętego Łukasza. No skoro Bóg ma, okazuje łaskę komu chce, tak? Temu chce, temu nie chce, prawda? I jest takie przeznaczenie. Gdzieś tam się pojawił jakiś wpis, że jak to Bóg wszechmocny. O, pyta mnie Pani, że zarzuca mi Pani, że niejednokrotnie powiedziałem, że wszechmocny Bóg nie może mnie zbawić beze mnie. To jeszcze raz Pani podpowiem. Tak, Bóg jest wszechmocny, ale w swej wszechmocy nie może, podkreślam to jeszcze raz, Bóg nie może zbawić mnie na siłę. To znaczy Bóg nie może, nawet jak chce, a chce, nie może mnie wziąć za fraki i wprowadzić do Królestwa Niebieskiego bez mojej zgody, bez mojego chcenia. A więc tak chce, ale nie może. Dlaczego? Bo to jego chcenie musi być dopełnione moim tak. I jeszcze raz to Pani podkreślę i powtórzę. Bóg nie może mnie zbawić bez mojego tak. Choć jest wszechmocny, wszechpotężny i chce, abym ja był w niebie, to jeśli ja mu powiem nie, to nawet jeśli on chce mieć w niebie, to dlatego, że ja mu mówię nie, skończę w piekle. Wbrew temu, co on pragnie. Dlaczego? No to właśnie znajdzie Pani odpowiedź w 7:30 Ewangelia Świętego Łukasza. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego. A więc jaki był, Pani Magdo, zamysł Boga względem faryzeuszy? Żeby przyjęli chrzest, tak? A oni go przyjęli? No nie przyjęli. A więc co zrobili? Udaremnili zamysł Boży, czyli sprzeciwili się Bogu, tak? Gdzie jest ten zamordyzm Pani Bożka? Dlaczego ich nie wziął za mordę? Też tu pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Bo tak ich wziął, że ich nie wziął, bo ich nie wziął, ale wziął, ale tak, ale Dzieje Apostolskie 13:48, tak? Nie byli przeznaczeni do zbawienia, to skoro nie byli przeznaczeni do zbawienia, to dlaczego w ogóle Bóg miał zamiar, żeby się ochrzcili? Widzisz, Pani Magdo? Jak łatwo rozbić te brednie, w które pani wierzy? Choć to jest, teraz dzielimy włosy na pół, bo istota kalwinizmu się rozbija, to fundamentalne pytanie. Bóg jest miłością odwieczną. I więc jak będąc odwieczną miłością może kogoś przeznaczyć na potępienie? Proszę mi to odpowiedzieć. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego Bóg chce, żeby faryzeusze się ochrzcili, a oni udaremnili zamysł Boży. Czyli Bóg tak, a oni tak. Bóg w prawo, oni w lewo. Bóg prosto, a oni do tyłu. Tak? Bo tak można. Dlaczego? Bo Bóg chce, ale człowiek musi chcieć. Bo człowiek ma wolną wolę. Bóg pociąga człowieka, uzdalnia człowieka, ale człowiek... No właśnie, nieraz się chyba spotkaliście ze sceną, że Pan ciągnie osła, a osioł iść nie chce. Pan bije osła, osioł iść nie chce. Podobnie jest z nami i z Bogiem bardzo często. Obyśmy w takim stanie nie tkwili, że Bóg nas pociąga, daje nam klapsa na przebudzenie, a my dalej stoimy. Bo może się to dla nas skończyć źle. Poza tym, Pani Magdaleno, jeszcze na zakończenie taki fragment z listu do Rzymian, rozdział końców drugi. A może gardzisz bogactwem dobroci i cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce Cię przywieźć do nawrócenia? Więc jeżeli Bóg chce kogoś przywieźć do nawrócenia, to dlaczego go nie nawraca? Widzisz, Pani Magdo, że człowiek może gardzić bogactwem dobroci, cierpliwości, wielkoduszności Boga? Co to znaczy? Że Bóg chce przyprowadzić człowieka do nawrócenia, ale człowiek może gardzić tym miłosierdziem, a przez to udaremnić zamysł Boży i skończyć w piekle wbrew woli Boga. Więc właśnie.
Wiara nie jest ważna. Nieważne, jak wierzysz. Grunt to klepnąć formułkę. A w jakiego Chrystusa ty se wierzysz, to już nie jest ważne. Grunt, żeś se klepnął formułkę, Jezu ratuj, Jezus jest Panem, alleluja. Już jesteś zbawiony nieutracalnie, czy se będziesz spełniał uczynki, czy się ochrzcisz, czy tak się ochrzcisz, czy się nie ochrzcisz, czy się ochrzcisz na odpuszczenie grzechów, czy się ochrzcisz na znak przyjętego zbawienia, czy se wierzysz w Jezusa, co jest Bogiem, który nie jest Bogiem, który zbawia wszystkich, który zbawia połowę. Czy se wierzysz, prawda, że trzeba robić uczynki, czy nie trzeba, to co to ma za znaczenie? Grunt, klepnąć formułkę, a reszta do dowolnej interpretacji. Oto protestantyzm. Pozdrawiam.